Ja jestem Adam, to jest kanał Get It Job, a w dzisiejszym odcinku jak zacząć programować. Tak, nie. Okej, ale jak nie tak, to jak? I tu z pomocą przychodzą mi widzowie, a dokładnie jeden, Mariusz, widzowie kanału Get It Job, który dał nam takie trzy punkty, proszę bardzo. I tu wjeżdżają trzy punkty na tle jeziorka. Pobrać IDE, czyli edytor, uruchomić i zacząć programować, nie? Takie to proste jest, no proszę was, no przecież. Nawet bardziej to jest proste, bo przecież można by w ogóle zrezygnować z tego edytora i robić wszystko w przeglądarce, bo jest na przykład Replit, którym z przeglądarkową wersją, tam możesz sobie pisać w Pythonie, zresztą ja tak robię i do tego zachęcam na moich filmikach na YouTubie. Nawet jeszcze bardziej mogę wam uprościć zaczęcie programowania, bo przecież możecie sobie wejść na mój filmik Python podstawie podstaw i tam dokładnie za rączkę, tak jak siedzisz teraz, stoisz, jeżeli masz komputer, umiesz go uruchomić, to możesz zacząć programować. I już, nie? Takie to proste. Bo tu nie o to chodzi. Tu chodzi o wasze życie, nie? To jest ważna decyzja, czy ja chcę być programistą, czy nie, czy chcę programować, czy nie. To jest bardzo ważne. I w tym momencie przychodzą nam w takich momentach życia, takich istotnych, warto wzorować się na, wiecie, przewodnikach duchowych, jakichś takich autorytetach, nie wiem, no, ludziach wielkich, tak? I dlatego mam dla was taką radę od profesora Laski. W życiu musisz odpowiedzieć sobie na jedno bardzo ważne pytanie. Co chcesz w życiu robić, a potem zacząć to robić? Okej, teraz biorąc pod uwagę ten filmik, pytanie powinno być inne. Nie jak zacząć programować, tylko być może czy każdy może programować. I tu odpowiedź jest prosta. Tak. To nie jest jakaś czarna magia, to nie są jakieś mega trudne rzeczy. Każdy, kto chce, będzie miał motywację, żeby na to poświęcić swój czas, może zacząć programować. Dobra, idźmy dalej, idźmy głębiej. Czy każdy powinien programować? Definitywnie nie. Naprawdę, widziałem to nieraz. Po co masz się męczyć, po co masz się starać, po co masz się stresować? Jeżeli to nie jest dla ciebie, jeżeli ciebie to nie jara, jeżeli tego nie lubisz, to po co się w to pchać? Ja wiem, że pieniądze są fajne, nie? I tak w sumie tak kiedyś nawet się zdarzyło, że przyszedł do mnie kursant i mówi tak: słuchaj Adaś, ja mam takie marzenie w życiu, żeby zarabiać miesięcznie 7000 zł. I sprawdziłem sobie w internecie i mam dwie drogi życiowe. Albo będę kierowcą tira, albo będę programistą. A że nie lubię jeździć daleko od domu, to jestem na kursie, nie? No właśnie, z reguły po, nie wiem, po takich paru rozmowach, po paru słowach, ja jestem w stanie stwierdzić, czy dany kursant będzie dobry, czy nie, tak? Niezależnie od tego, ile on umie programowania, tylko zależnie od tego, tak naprawdę, jako podejście do tego reprezentuje, nie? I teraz, ja nie jestem w stanie porozmawiać z każdym z was, chociaż bardzo bym chciał pewnie, bo ja bardzo lubię rozmawiać z ludźmi. I nie jestem w stanie stwierdzić, czy każdy z was się nadaje. I tutaj dochodzimy do takiej nieskończonej pętli. Natomiast jeżeli wiesz, co to jest nieskończona pętla, to być może właśnie powinieneś zostać programistą, bo tak. Natomiast pętla wygląda tak. Jak dowiedzieć się, czy ja lubię programować, jeszcze nie programując, nie? Czyli wygląda na to, żeby się zorientować, czy chcę zacząć, to trzeba zacząć, nie? I ja nad tym trochę myślałem i mam dla was parę takich narzędzi, programów na Androida, które możecie sobie zainstalować. To są w większości gry. I mam taką teorię, że jeżeli będziecie się dobrze bawić tymi grami, jeżeli będziecie się dobrze czuć w tym, co robicie tam, to jest duża szansa, że programowanie jest dla was. A dlaczego, to opowiem wam o tym zaraz. Albo wam nie powiem, tylko wam pokażę. I tak na pierwszy ogień idzie Bad Pigs, czyli co, wredne świnie, nie? No. O Angry Birds słyszał chyba każdy, ale o tych świnkach bywa różnie. A ta gra jest od niej znacznie lepsza od Angry Birdsów, bo w Angry Birdsach musisz niszczyć, a w tej grze musisz budować. Mało tego, znaczy, jeżeli nie grałeś, no to w skrócie musisz sobie wybudować pojazd, który pokona trasę, zdobędzie jakieś tam checkpointy i dojedzie do mety i jeszcze czasami zmieści się w czasie albo nie użyje jakiejś części i tak dalej, i tak dalej. Więc ćwiczymy kreatywność na pewno. Gdzie tu mamy podobieństwo do programowania właśnie? Ja to widzę troszkę tak, że jakby moment tworzenia tego pojazdu to jest moment, kiedy piszemy nasz kod, a moment, kiedy uruchamiamy, to jest wtedy, kiedy sprawdzamy, czy to działa. Mało tego, tutaj widzę jakby kolejną korelację z pracą programisty, bo mega często będziesz to musiać powtarzać, tak? Czyli budujesz coś, odpalasz, sprawdzasz, czy działa albo jak działa, poprawiasz, znów odpalasz i tak w kółko, aż do osiągnięcia efektu. I to jest dokładnie identyczne z programowaniem, tak? Masz jakiś task, masz jakiś problem, musisz go rozwiązać w sposób kreatywny.
budujesz, tworzysz jakieś rozwiązanie, które prawdopodobnie nie działa, odpalasz, patrzysz jak jest, poprawiasz, patrzysz czy idziemy w dobrym kierunku, jak nie to w innym kierunku i tak w tym sposobem, metodą empiryczną, aż nam się uda. I to jest właśnie Bad Pigs, nie? Niby taka zwykła gierka, mega dużo fanów na pewno, nic nie miałem, dawno temu ją grałem, przyszedłem wszystko, teraz patrzyłem, że są nowe plansze, także chyba sobie wrócę. I co? I jednocześnie mi się wydaje, że naprawdę to jest taki, wiecie, bardzo lightowy i bardzo przyjemny wstęp do tego, żeby sprawdzić, czy programowanie i czy w ogóle tego typu praca jest dla Ciebie. Na kolejny ogień leci Coding Planets. I tu już mamy naprawdę klasyczne programowanie. Cała gra polega na tym, żeby zmusić robocika, żeby doszedł tam, gdzie ma dojść i zebrał wszystkie punkty. Niby proste, natomiast to jest tak, że ty piszesz program, odpalasz robota i patrzysz, jak on chodzi, nie? I tu znów mamy ten sam efekt, że ten sam pattern, co był w Bad Pigs, czyli najpierw tworzymy aplikację, potem uruchamiamy, sprawdzamy, jak działa, poprawiamy, odpalamy jeszcze raz i tak metodą iteracyjną rozwijamy naszą drogę, naszego robocika. Natomiast tu już stricto to jest nastawione na naukę programowania, także na początku bardzo szybko przejdziesz sobie przez te jakieś tam basic moves, które wydają się mega banalne, ale potem zaczynają się już funkcje, nie? Pojawia się, co to jest funkcja, musisz napisać funkcję, te funkcje potem sobie odpalasz, może tak jakby main program w ogóle, no to już jest naprawdę programowanie, a potem wchodzimy już w pętlę, nie? Także naprawdę nie jest to gra mega łatwa, nie jest to gra mega banalna, bardzo szybko trzeba się zacząć głowić, jak to przejść. No i to już jest naprawdę o kroczek od programowania, nie? To jest tylko ta różnica, że tu kodu nie widzisz, natomiast wszystko się zgadza, funkcje, pętle, jest super, naprawdę polecam. Ja się bawiłem przy tym też świetnie, pamiętam, że grałem w tą grę wielokrotnie, jak jeździłem pociągiem z pracy, bo do pracy to sobie tam siedziałem i pikałem w Coding Planets. Czasami mnie to bardzo irytowało, bo nie mogłem przejść, ale no jak już się udało, no to jest właśnie to samo, jeżeli problem jest trudny, łatwy, to nie masz tej takiej wielkiego fanu z przejścia tego, tak? Natomiast jeżeli to jest rzeczywiście trochę trudne, sprawia ci pewien problem i potem się uda, to jest takie yeah! No i na deser Automate. To już nie jest gra, to już jest prawdziwe programowanie. Z tym, że nie programujesz pisząc kod, tylko programujesz łącząc ze sobą bloczki, a programujesz dokładnie swój własny telefon. W wersji darmowa od wersji płatnej chyba różni się tym, jak dużo jednocześnie działających programów napisanych przez siebie może działać w tle, bo one mogą działać w tle cały czas. Natomiast sama funkcjonalność jest ta sama, tak? Tylko chyba w wersji podstawowej może zrobić trzy takie programy, takie flowy, które sobie tam będą działać jednocześnie. Natomiast zabawa jest przednia. Ja pamiętam, że pierwszy raz tego Automate odkryłem w samolocie, lecąc do Monachium z Łodzi. I udało mi się tam połączyć te bloczki i napisać programik, który działał tak, że jak tam żyroskop się gdzieś tam obracał, to wtedy on zapalał lampkę od flesza, tak? No i tak się tam bawiłem, że aż przyszła stewardesa i zwróciła mi uwagę, czemu ja tak mrygam tą lampką, bo tu ludzie może chcą spać i tak dalej, nie? Natomiast aplikacja jest świetna. Potem udało mi się wprowadzić takie udogodnienie, że jeżeli mój telefon wykrył Wi-Fi, która była u mnie w pracy, to wyciszał mi dźwięki, a jeżeli zgubił to Wi-Fi, no to wtedy mi te dźwięki podwyższał, tak? Więc nie musiałem codziennie ściszać telefonu, jak byłem na Open Space, samo się to działo, dzięki Automate'owi. Co jeszcze mi się udało osiągnąć z tym Automate'em? No kupę zabawy z nim jest. Udało mi się zrobić taką aplikację, która wyświetlała mi coś takiego jako notification tam na górze, a że akurat wtedy miałem smartbanda jakiegoś, to mi się też pojawiało to na smartbandzie. Więc mogło być tak, że jak coś się wydarzyło, to mi pisał na zegarku, co się tam dzieje, nie? Mega fajne. Z tego co pamiętam, to również w przykładach, które tam są gotowe, była taka aplikacja, że jak ktoś ileś tam razy spróbuje się zalogować, ale się nie zaloguje jakimś tam wzorem, to ona wtedy robi mu zdjęcie frontową kamerą i wysyła chyba nawet mailem. No także tutaj możliwości jest mnóstwo, w sumie są nieograniczone. I to już jest prawdziwe programowanie, tak? Bo tu już tak naprawdę łącząc te bloczki powstaje jakiś realny program, który rozwiązuje jakiś realny problem. A no pamiętaj, że twój telefon ma mnóstwo jakichś tam żyroskopów i innych fajnych rzeczy, które można używać. I myślę, że to jest już taki naprawdę konkretny wstęp do programowania. Dobra, podsumowując, jeżeli te trzy aplikacje, programy będą Ci się podobać i rzeczywiście będziesz miała tak, że będziesz sobie tam siedział i tak, ale ciekawe co będzie jak zrobię tak, ciekawe co będzie jak zrobię tak, a może rozwiążę to, a ciekawe czy dałoby się to, i tak jakby samo z siebie będziesz miała ochotę, żeby się tym bawić, to podejrzewam, że pomysł, by zostać programistą albo gdzieś tam coś blisko tego jest jak najbardziej świetny. I tym akcentem kończymy na dziś.
Życzę Wam, żebyście wszyscy zaczęli programować i życzę Wam, żebyście mieli z tego po pierwsze duży fan, tak jak ja. Hej, trzymajcie się.